Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Brota. To zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania oraz subienia na Twitch TV, co szybie, jak link w opisie. Polecam serdecznie. Dzisiaj spróbujemy sobie naszych sił jeszcze raz demonem. Zagramy sobie standardowo na sztylety złodzieja na poziomie 5 i spróbujemy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania oraz subienia na Twitch TV, co szybie, jak link w opisie. Polecam serdecznie. Ja już wróciłem z PGA. Dałem radę wszystko ogarnąć przed wyjazdem, na szczęście. Więc nagrywam to już w poniedziałek, już po PGA, więc jest ogólnie spoczko. No, PGA minęło całkiem fajno. Tutaj co bierzemy? Zbieranie szybkości obrażenia. Ja bym poszedł w trochę szybkości. Bliźnę bym sobie zachował, ale poszukałbym na początek broni. Tu wymieniamy, chociaż Regena też bym troszkę wziął. No gdzie są bronie? Halo? Dobra, sztylet. Trochę odrzutu, kolejny sztylet, to też bym wziął. No i to tyle w sumie. Weźmiemy tą bliznę w takim razie. Lecimy do kolejnej rundy. Ogólnie PGA minęło bardzo fajnie. Z kilkoma osobami sobie zdjęcia porobiłem, więc wyszło fajnie ogólnie. Jestem zadowolony z tego PGA. Teraz czas wrócić, czas cisnąć dalej. Mam bardzo dużo ciekawych propozycji ogólnie na najbliższy czas. Wyszedł ten Thief Simulator 2, którą na pewno będziemy sobie teraz ogrywać. Tutaj weźmiemy sobie więcej kryta. Weźmiemy więcej zdrówka. Wymieniamy, nic ciekawego, nic ciekawego. Gdzie są bronie? Co się dzieje w ogóle? W ogóle się bronie nie trafiają. Bierzemy tak, zachowujemy to. Lecimy do kolejnej fali. Mamy Tifa 2, którą chcę ograć. Jest właśnie też update, był do tego jeden Another Zombie Survivors, które też myślę, że ogramy. Wyszedł update do Contraband Police, więc to najwyższy czas na drugą seryjkę z Contrabanda. Myślę, że sobie ogramy na spokojnie. Na dniach. Do tego co? Do tego jeszcze Pandemic Train, gierka też bardzo fajna, która mi się bardzo podoba. Wychodzi 18 października, więc też już niedługo. Bierzemy kryta, bierzemy szczęście. Bierzemy te dwa itemy. Więcej odrzutu można sobie zachować. To bym sobie od razu wziął, to bym zachował. I więcej regena sobie zachowamy. Lecimy dalej. Więc no ogólnie zapowiada się naprawdę ciekawie ten okres. Do tego co? Od razu już zacznę wspominać, że w piątek o godzinie prawdopodobnie jakoś o godzinie 15, coś w tym stylu. Zaczniemy sobie streama przedłużeniowego. Więc myślę, że też będzie ciekawie. Dobra. No teraz wróciłem z PGA, to trzeba wrócić do napierdzielania w gierki. Bardzo lubię tego demona, dlatego też będę nim grał. Więcej obrażeń wręcz, więcej szczęścia, więcej zbierania. Weźmy troszkę obrażeń wręcz. Weźmy prędkość ataku. Weźmy sobie tutaj regena, weźmy więcej obrażeń wręcz. No i dobra. Tyle sobie zachowamy. Obrażenia wręcz też można sobie zachować. Lecimy dalej. No więc myślę, że ogólnie najbliższy czas będzie co oglądać na pewno. Będzie co ogrywać. No i co? Też w październiku wychodzi nowa mapa do Among'a. To jest też bardzo ważne do powiedzenia. A jeszcze w ogóle wróciłem z PGA i patrzę, kurde, że nowa mapa w Matriarchu wyszła dodatkowo. To też, kurde, Matriarch będziemy sobie pewnie ogrywać. Więc no też kolejna gierka do kolekcji. I zapowiedzieli też, twórcy Matriarcha zapowiedzieli nową grę, która ma wyjść w przyszłym roku, więc też myślę, że sobie ogramy z chęcią. No kurczę, tyle się teraz dzieje. Trzeba, kurczę, wszystko ogarnąć. 6 uniku, niech będzie. Bierzemy to, bierzemy to. To tak średnio. Weźmy większy odrzut. Więcej obrażeń można zachować. Wymieniamy dalej. Koszula drwala można zachować. Więcej obrażeń raczej nie. Weźmy tą koszulę drwala i lecimy od razu do kolejnej. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać tym demonem dzisiaj. Bo ostatnio grałem sobie poza nagrywaniem i kurczę, chyba tam do 30. ósmej fali dotarłem. No zobaczymy, jak wyjdzie to dzisiaj. Grałem też na poziomie 4, więc to nie ma co porównywać z poziomem 5. 5 jest zdecydowanie trudniejszy.
Ponieważ na 20 fali mamy tutaj dwóch bossów, a na czwartym poziomie jest tylko jeden boss na przykład. Ale póki co idzie nam naprawdę dobrze, nie tracimy zbytnio HP. Przeciwnicy nam nie zadają zbytnio obrażeń. My sobie nabijamy więcej zdrówka. No i jest naprawdę tam pańsko, bym powiedział. Dobra. Dwa pancerza przyda nam się. Plus 8% obrażeń. Kolejna broń. Łagodne obcy, szczerze powiedziawszy, wziąłbym. Więcej obrażeń. Więcej regena sobie zachowamy. Wymieńmy dalej. Przynęta też jest w porządku. Ale leciałbym do fali siódmej jeszcze. Nic bym tutaj nie kupował. Pozbierajmy już troszkę rzeczywiście więcej zdrowia, bo na falę ósmą wolałbym szczerze mieć troszkę więcej HP, żeby nie umrzeć tak szybko. Dobra. Mieliśmy drzewo. Aj, no tak, ziomeczkowie z jajek. Dobra, na szczęście zabici. Dobra, dajemy sobie radę. Coś tam nam dropią. Te owocki. Więc też jest super z tego powodu. Dobra. Zabijamy sobie. Zbieramy materiały. Dzięki temu będziemy mieli więcej HP. Ziomek z jajka kolejny zabity. I temek nawet nam dropnął. Też super opcja. Dobra. Zabijamy się. Krytów też całkiem sporo wchodzi, więc materiałów też zyskujemy sobie więcej. Więc naprawdę szampańsko tutaj idzie. 200 materiałów nam pozostało. Tego szczerze nie chcę, nie przyda mi się to. Więcej zdrowia w sumie nam się przyda. Teraz tak, małpka jest super, wziąłbym od razu. Wziąłbym tego i wziąłbym też tego. Żeby mieć więcej regena. Więcej obrażeń, szczerze powiedziawszy, mało opłacalne, jak mam za to 5 zdrowia płacić. Zmieniłbym dalej. Maszyna do recyklingu jest w porządku. To też jest ok. W sumie. No, brzydki ząb też na pewno. Nawet brzydki ząb zaryzykowałbym kupieniem go od razu. Lemoniatkę też można zachować. Lecimy do 8 fali. Napiję się troszeczkę. 10 obrażeń mi zadają. Sporo. Na 4 hity od nich. Ale regen też mamy fajny. Dobry soczek z wodą. Zabijmy ziomka z itemem. Dobra. Ajajaj, ale dostaliśmy hity. Trochę oberwałem. Muszę troszkę pouciekać. Niech mój regen tutaj ładnie zadziała. Dobra. Na szczęście tego regena mamy całkiem sporo. Kolejny ziomek z itemem. Dobra, podejdźmy sobie do niego. W ogóle kryty nie wchodzą, ale dobra, udało nam się go zabić. Więc mamy dwa itemki naszej przynęty, więc fajno. O, nawet unik wszedł na 6%, no kurde bela. Dobra, przebiegnijmy sobie przez grupkę przeciwników. Dobra, kurde, ładnie poszło. Więcej zdrowia za procent obrażeń, jak najbardziej. Zbieranie minus 5% wrogów, tego nie chcę. Więcej zdrowia, żeby na więcej itemów było. Kupujemy sobie tyle. Kolejny sztylet bierzemy. Więcej regena. Kurde bela. Ale minus obrażenia wręcz. Trochę szkoda. Ale plus 2 regena bym wziął. 7% obrażeń to nie. Więcej kryta bym wziął. To też bym wziął. 43 zdrowia. Okej, co tutaj można jeszcze ogarnąć? Tego nie chcę, raczej. Tutaj też nic ciekawego z tego, co widzę. Wróżka jest całkiem spoko. Wziąłbym wróżkę. 35 regena. Świnka też jest super, ale to już chyba na następną rundę kupimy. Dobra. Poza tym łagodny obcy kolejny. Wziąłbym również pancerz. Dobra, lecimy w takim razie. Tutaj naprawdę nabijemy sobie bardzo dużo materiałów. Świnka OP jest na tej postaci, ponieważ to będzie nam po prostu dublować nasze materiały. I to jest super, znaczy dublować, no 20% więcej będzie nam dawać. Dobra. No regena mamy teraz naprawdę dobrą ilość. 35 regena jak na 9 falę, no to jest naprawdę kurczę OP wynik. Oczywiście wiadomo, będziemy tracić jak będziemy kupować lepszej jakości itemy, w sensie jakości 4. Ale no aktualnie no jest bardzo, bardzo dobra wróżka. Naprawdę nie wiem co by musiało się wydarzyć, żeby wróżka była nieopłacalna. Zazwyczaj, no wróżka przestaje być opłacalna około 40 fali może. Ziomek z itemem. Dobra, zabijamy ziomka z itemem. Trochę potraciliśmy HP, muszę trochę tutaj pobiegać i pozbierać. Kolejny ziomek z itemem.
Dobra. A tylko czy ja się do niego przebiję? To jest pytanie. O, kolejny ziomeczek z itemem. Kurde, do tego to już na pewno się nie przebije. Dobra, tego nie chcę. Plus 15% prędkości ataku. To jest spoko. Plus 6 zdrowia, czy trochę szczęścia bym wziął. I trochę kryta. Tutaj bierzemy tak. Bierzemy świnkę, bierzemy skórzaną zbroję, bierzemy łagodnego obcego. Wymieniamy raz. Trochę pancerza bym nie pogardził, ale to już w następnej fali. Lecimy. Dobra. Super. 40 obrażeń klepiemy, no to nie jest jakoś super dużo. No nie ukrywam. Na ten etap 40 obrażeń, no to raczej bossa nie zabijemy tak szybko. Myślę, że w ogóle nie zabijemy bossa. To wtedy powiem wam, że miałem Excalibur na tamtym podejściu. Biłem ponad 6000 obrażeń i jeden hit Excalibura zadawał bossowi połowę HP, bo jeszcze miałem 6 srebrnych kul. Każda dająca 25% dodatkowych obrażeń przeciwko elitkom i bossom. Więc no... O kurde, Bela. Ajajaj. No trochę się wkopałem, nie powiem, że nie. No nie spodziewałem się tego, że tyle hitów otrzymam. No dobra, ale regenerujemy się szybko, już mamy fulla, dobra. Dobra. No teraz na przykład dużo lepiej poszło przebicie się przez tych przeciwników. Dobra. 36 zdrowia dostaliśmy, super. Groźny króliczek, bierzemy. Plus 4 regena, jeszcze jak. No i dobra, bierzemy tutaj. Kolejny item z pancerzem. Łączymy sobie tak, bierzemy kolejny sztylet. Wymieniamy. Kolejny łagodny obcy, raczej nie, póki co. Przynajmniej. Kolejny sztylet, bierzemy, pokupujmy te sztylety. Wymienimy jeszcze raz. No i dobra, 74 zdrowia na bossa musi mi wystarczyć, bo teraz mamy elitkę. No i dobra, lećmy. Okej, okay, trafiła mi się modliszka. Chyba nie będę próbował jej zabić. No coś tam dostaje ta modliszka, ale szczerze powiedziawszy... Zaraz dostanie mutację, zaraz na mnie szarżuje i tyle ze mnie będzie, coś czuję. A jeszcze te Tutanchamony bijące, kurde, spory damage. No dobra, dostał mutację. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Okej. Okay. Jeszcze to w miarę idzie. Ale no, boję się, że nagle podostaje hity i się złoży. No, dobra. Trochę zwika, trochę zwika. Okej. Okay. Jeszcze daje jakoś radę. No ale już raczej bossa nie zabije w 10 sekund. No, tyle HP mu nie zdejmę w tyle czasu. Przebijmy się tutaj przez grupkę. Dobra. Tam zabić nie zabiliśmy. Ale poszło całkiem w porządku. 12% obrażeń. Więcej pancerza. Więcej prędkości ataku. O, ślimaczek. No, trochę speeda potrzebujemy ewidentnie, bo mam strasznie na minusie. Abym wziął, połączyłbym, kupił kolejną. Oczy obcego są super. Kolejna broń. Dobra. To można wziąć, to potem mi wyzeruje. W sensie będę miał dalej za 40 regena. No i jazda. 12 fala. Broń już na trzecim poziomie, więc nie jest tak źle. Chociaż mogło być lepiej. Dobra. 40 regena to też jest całkiem dobry wynik. Właśnie też niedługo For the King 2 wychodzi, ale to nie wiem, czy będę ogrywał też na odcinkach i czy na streamie. No myślę, że For the Kinga, no na pewno coś nagram z niego. Ale zobaczymy, czy będzie to jakaś dłuższa seria. Czy może po prostu tak, po prostu jeden odcinek. Okej. Okay. Lepiemy się, całkiem dobrze idzie. Dużo nam nie są w stanie zrobić, itemek fajnie. Okej, okay, jakieś tam Tutanchamony też tutaj się pojawiają. Odrzuty też mamy całkiem sporo, więc te Tutanchamony nie robią nam zbytnio problemów. Dobra, przebijmy się tutaj na spokojnie, ponad 1000 materiałów zebranych. Dobra, no i fajnie. 12 zdrowia, kolejna małpka jak najbardziej, plus 15 szczęścia też jak najbardziej. Lecimy dalej, działo. Ajajaj. Kurde, trochę kusi, ale z drugiej strony minus 3 pancerza, trochę szkoda.
A nie, no chyba nie będę brać, ale wyssanie, regeneracja w sumie spoko. Lemoniatka też jest spoko. Kolejny sztylet, mamy wszystkie już na trójce, świetnie. Wymieniamy dalej, kolejny sztylet już na czwórkę. Rysi 6 bije na czwórce, fajnie, fajnie. Wymieniamy, 5 mocy, ja ją bardzo lubię, powiem wam. Nawet chyba bym jedną wziął. Połączmy tak i kupmy sobie tą pięść. Zachowałbym to. Pancerz też w takim razie bym zachował, chociaż 6 zdrowia za jeden pancerz, chyba nie. Dobra, lecimy w takim razie do 13. Lubię mieć te pięści, jedną sobie zostawimy w takim razie. Bo one biją naprawdę fajne, soczyste obrażenia, bo ile to jest? 67 mnie bije. Więc no, w przyszłości myślę, że naprawdę możemy fajne obrażenia bić tymi pięściami, jak rzeczywiście więcej zainwestujemy tych pięści. Dobra. A bossów myślę, że będzie fajnie siadać ta pięść. Dobra. Super, będziemy też zabijać wszystkich przeciwników wokół bossa. Placki też bardzo łatwo zabijamy, więc myślę, że no jest to bardzo dobrze. Ciężko będzie to teraz przewalić, przynajmniej w tej rundzie. Dobra, bo regena też mamy sporo. Naprawdę regenerujemy się szybko, plus do tego jeszcze dostajemy zdrowie z owoców i zdrowie z materiałów, które podnosimy. Mam 16% na to, że materiał, który podniesiemy, mnie uleczy o 1. Więc naprawdę jest mi tutaj ciężko zginąć. Uniku mam troszkę mało, to bym na pewno sobie podbił jeszcze. Ale poza tym jest w porządku. 40 zdrowia nabyliśmy. Plus 4 obrażenia wręcz, też można jak najbardziej wziąć. Fasolka jest super, to też bym wziął. Więcej regena. Coś tutaj? Chyba nie. Zmieniamy dalej. Nic ciekawego. Wielkość wybuchu, to nam się przyda. To bym też zachował. Fala 14 przed nami, więc tego bym nie kupował, ponieważ mamy tutaj teraz elitkę. To jest jeszcze dużo tych strzelających pociskami ziomeczków. Robimy elitkę w takim razie. No dobra, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Póki co idzie naprawdę dobrze. Dobra. Unik wszedł, fajnie. Daliśmy jeszcze hita. Dobra, odbiegnijmy na chwilkę. Też no trzeba zabić tego bossa. Kurde no! Rzuciłem się na tego bossa, bo było już tyle pocisków, że jakbym nie rzucił się na tego bossa, to bym i tak zginął. Kurde Bela, no tak niewiele. Ale jestem zły na siebie. Ale jestem zły. Zrąbałem strasznie. No nie wiem, ale jakbym czuję, że jakbym odbiegł, że jakbym próbował się regenerować, to bym więcej dostawał obrażeń niż się regenerował. Aj, zrąbawszy no. Zbyt blisko też może podszedłem do tego bossa. No, popełniłem tam błąd po prostu, na pewno. Ajajaj. No, niedobrze. Od początku w takim razie. Ach. No, nie przemyślałem tego. To bym od razu kupił. Poszukajmy broni w takim razie. Na początek. Dobra, mamy broń. Ten sobie zachował, ale jeszcze nie kupował. Gdzie są bronie? Halo! Where bronie? Jeszcze. No dobra, klepiemy się z przeciwnikami. No nie mogę, no tak zrąbać. Pewnie mi się nie trafi taki dobry run, jaki miałem teraz. No, pewnie będzie dużo gorszy niż ten poprzedni. Dobra. Mieliśmy drzewko. Jeszcze, no wow, nawet nie dałem rady zniszczyć drzewa. O, druga świnka skarbonka? Nie, nie druga. To jest pierwsza. Na tej postaci nie ma na początku świnki skarbonki. Zapominam o tym. Dobra, weźmy broń. Weźmy ciebie. Weźmy kolejną broń. Weźmy więcej zdrowia. Więcej szybkości bym sobie zachował. Kolejna broń. Więcej szczęścia. Kolejna broń. Dobra, super. Mamy świnkę skarbonkę, więc też git. Dobra, mamy wszystkie bronie. 7 HP to może nie za dużo, ale przynajmniej wszystkie bronie. Dobra. Teraz tylko je upgrade'ować. Dobrze. Okej, też zaczniemy brać jakieś itemki inne. Oprócz tylko i wyłącznie tego... tych sztyletów. Dobra. Super. Klepiemy się. Ja bym trochę szczęścia.
jeszcze więcej szczęścia, więcej szybkości, może jeszcze nie, raz odświeżymy, sztylet, drzewa, dobra, lecimy od razu do kolejnej, żeby rzeczywiście ta świnka coś tam zrobiła. Dobra. Bo na tej postaci warto zbierać te materiały od samego początku, żeby jak najwięcej potem tego zdrowia dostawać. Dobra, super. Przypominam, że połowa naszych materiałów po prostu zmienia się w nasze HP. 13 materiałów jest odpowiednie za każde zdrowie. Za jeden punkt dodatkowego zdrowia. Dobra. No, troszkę dostaliśmy niestety damage'a tutaj. Muszę uważać. Więcej kryta. Trochę zdrowia by się przydało. Więcej zbierania czy więcej obrażeń? Więcej obrażeń. Dodatkowa broń. Więcej expa. To sobie weźmy. No i lećmy dalej, no. Nie chcę tracić aż tyle zdrowia. I tyle materiałów. Dobra. Materiałów na wymianki. Dobra. Lepiemy się. Ładnie idzie. Oho, ziomeczek z hełmem. On nam będzie bił po 8. Co najmniej po 8. Więc nie mogę mu się dać trafić, bo no będzie tragedia. Mam 11 zdrowia ogólnie. Więc jak nam się tamtemu ziomeczkowi trafić, to jest po mnie. Dobra. Okej, coś tam się wyleczyłem. Jeszcze nawet item dostaliśmy. Dobra, trochę regena, więcej zdrowia. No i lecimy. Oto. Kolejna broń, kolejne szczęście. Jeszcze więcej speeda, fajnie by było mieć. Oczy obcego. Obrażenia wręcz i kryt, wziąłbym od razu. No i lećmy do 6. fali. Troszkę materiałów dostaliśmy z świnki, skarbonki. 17 zdrowia i 3 regena. To na pewno będzie super podejście. No nie, no wtedy mieliśmy taką dogodną sytuację z tym regenem. A teraz kurde, bez tego regena no będzie się tragicznie grało. No kurde bela, no. Ajajaj. No dobra, zwijam się stąd po prostu. Nie dać się im trafić. Ale się zresił prawie we mnie. Abym dostał randomowe obrażenia. Dobra. Zbieramy itemek, super. Okej, okej. Full HP mam. Bijmy się tutaj w miarę... Oj, oj, oj! Ale się wydarłem. Mam nadzieję, że nikogo nie obudziłem. Dobra. Weź uniku. Niech będzie coś. Weźmy sobie oczy, weźmy troszkę jeszcze szybkości. To bym zachował. Ma więcej zdrówka i regena. To bym od razu wziął. To też bym od razu w sumie wziął. Ciekawego. To bym zachował, to bym zachował. Lećmy. 23 zdrowia. Siódma fala. Tutaj są już jajka, więc trzeba uważać. Dobra, proszę się tutaj nie respić, nie życzę sobie. Dobra. Zbierzemy drzewo. Zbierzemy jajo. Nie wiem, czy do drugiego zdążę dobiec, chyba nie. No, niezbyt. Dobra, zabiliśmy ziomka z jaja, więc super. Tutaj kolejne jajko. Zbieramy zdrówko. Ajajaj, no dużo ich tutaj. Ale daliśmy sobie radę. Wybijamy się. Kurde bela, no. Randomowe pociski. Uciekamy stąd. Dobra, wyleczyłem się. Dobra, daliśmy radę. Teraz inżynierii nie potrzebuję. Więcej szybkości. Bym wziął więcej pancerza. Uuu, adrenalina, to może być fajne. To bym kupił, to bym kupił. No i kupiłbym regena trochę. Fajnie, sztylet bym sobie zachował, albo kupmy od razu. Wszystkie na dwójce mamy. To i tak nie jest jakiś super dobry wynik. To też bym zachował. Lećmy. No trochę uniku więcej by się przydało, no. No nie jest za dobrze. O, ten regen za dużo mi nie daje. No jeszcze ten pocisk wystrzelony, kurde, w ostatniej sekundzie przed tym jak do niego doleciałem.
Musimy zniszczyć drzewa. Super. Jedno niech zostanie. Jeden owocek. O, wow. Ale damage, kurde, potężny. To, żebym wyrwał hity. No. Rzadko na tej fali można czuć się, kurczę, bezpiecznie. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Czekam, czekam, regen, działaj. Dobra, dajemy radę. Żyjemy. Dobrze, uff. Weźmy. Więcej obrażeń wręcz? Ja bym wziął. Uuu, procent obrażeń. Też bym wziął. Jemy po 20, okej. Okay. Wziąłbym tą pszenicę. Też zbieranko nam to da. Bym zachował. Kolejny robal cyklop. Też kurde, super. No chyba lecimy na 9 falę. Zobaczymy, ile zdrowia dostaniemy z 9 fali. Tutaj już rzeczywiście, kurczę, będziemy dostawać takie ilości zdrowia, które będą jakkolwiek sensowne, żebyśmy rzeczywiście kupowali te lepsze itemy. No nie, no ale też dostajemy potężne damage. Dobra. Dobrze, że mam troszkę szczęścia, to dostaję chociaż jakieś owocki z tych przeciwników. Nie będzie aż tak tragicznie. Dobra. Jomek z itemem. Nie uciekasz. Jomku z itemem. Nie zostawiaj mnie. O, ja sobie, ja myślę. Dobra. Też leczę się z materiałów. Więc to też jest super. W tym przypadku, kiedy rzeczywiście tych przeciwników jest ogromna ilość. Dobra. Super. Żyjemy. 7 sekund zostało. Ojojoj. To żyjemy, to dużo powiedziane. Nagle. Nagle może być z tym problem. Jest 1 zdrowia. Tego nie chcę. Więcej speeda, więcej pancerza. Dobra, obrażenia wręcz. Więcej procent na to, że dostaniemy zdrówko z podnoszonych materiałów. Więcej obrażeń. To też bym wziął. Noctowizor. Kurde, bardzo szybko się trafił. Bardzo dobry item. Na naszą postać też w ogóle super item. Oj, 12 zdrowia na tym stracę. I pancerz jeden. Dobra, ja bym zaryzykował. Rzeczywiście jeden raz bym wziął. No i co, lecimy dalej. 10 fala. Teraz mamy, kurczę, ile? 50%? 49% nakryta. No, praktycznie połowa naszych hitów powinna być z krytem. Znaczy, w sumie nasza broń po prostu ma jeszcze dodatkowo kryta. 74% mamy aktualnie. Czyli 3 na 4 i te powinny być skrytem. Chyba tylko, że broni nie mam na wyższym poziomie, tylko dalej są one na 2. To jest akurat problematyczne na tym etapie, kiedy już mamy 10 falę. Ziomek z itemem, trzeba go zabić jak najszybciej. DBL-a. No nie! Nie, 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 nie. Nie. Nie, 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 nie. Nie. Zajebiste szczęście. No nie, no kurde, no. Poczułem się za bardzo. Dobra, spróbujemy ostatni raz. No nie wiem, kurde, czemu poza nagrywaniem wychodzą mi takie rany? A na nagraniu coś takiego się dzieje. No nie, no naprawdę, widzowie, uwierzcie mi, ja miałem super run. Dobra. Naprawdę miałem tego rana, ja nie zmyślam. Więcej kryta. Może pójdźmy jakieś zbieranie. Trochę obrażeń. Trochę regena sobie zachowamy. To bym sobie wziął. Kolejny sztylet. Dobra, lećmy. Widzowie, miałem taki dobry run, nie zmyślam. Dobra. No za dużo tutaj w tej fali nie zrobimy. Ta fala jest chyba najbardziej taka wolna, że tutaj się nic nie dzieje na tej fali. Tak mało przeciwników. Dużo mniej niż w pierwszej rundzie. Nawet.
Chociaż nie, no w pierwszej rundzie po prostu na początku mamy więcej materiałów, w tej po prostu mało co zbieramy. Więcej expa. Ten sobie zachował. Kolejny sztylet. Dobra, zachowam sobie ten sztylet. Może nie skoczył do 6 zdrowia. Dobra. W porządku. Teraz się nam uda, widzowie. Wierzę. No. Po 3 obrażenia dostajemy. No, jak na 8 zdrowia. Jesteśmy na 3 hity. Oho. No właśnie. Dobra. Regen czy pancerz? Pancerz. Coś tam będziemy absorbować. Plus zbieranie. Broń. Przeciwnicy wolniejsi. Jeszcze więcej zbierania. Więcej zdrowia. Weźmy ten regen. Jeszcze jedna broń. Odrzut sobie zachowamy. Więcej kryta. Kolejny sztylet. Dobra, kurde, coś tam się dzieje. Dobra. Dajemy sobie radę. Całkiem to idzie. Tylko, że kurde, jak oni biją mi po 4 z takiego hita. No to... to nie jest najlepszy wynik. Palą mi hita za 4, kiedy ja mam 8 zdrowia. No to 2 hity z tych pocisków i mnie nie ma. Może ja trochę oszczędzę sobie jednak tego zdrowia. Jak sobie myślę. Plus jeszcze 6 zdrowia. Plus 3 pancerza. To może być naprawdę super. Ale połączmy, kupmy kolejną broń, kupmy więcej kryta. Kolejną broń sobie zachowamy. Dobra, lećmy dalej. Nie ma sensu tego odświeżać, kiedy i tak teraz nic nie będziemy kupować. Dobra. 16 zdrowia to już jest tak w miarę optymalnie w tym momencie. 4 obrażenia jak mnie klepią, to 4 hity przejmiemy. Ała. Chociaż 4 to chyba za mało teraz jak tak patrzę. Na to jak ja gram. A no to dlatego, że jestem zmęczony jeszcze po podróży, no wróciłem wczoraj. Wszystko przez to. Dobra. Plus 10 szczęścia, czy plus 10%? Ja bym wziął plus 10% prędkości ataku. Wziąłbym broń, wziąłbym odrzut. Błoniątko raczej nie w tym momencie. Minus regen, aj, chyba nie. Kolejna broń. A 6 falę mogę wziąć. To bym sobie zachował. Wymieniamy dalej. Kuponik nie. Kolejna broń, trochę więcej uniku. 5% uniku będę miał, no nie za dużo, ale no, od czegoś trzeba zacząć. Dobra, weźmy jeszcze jedną broń i lecimy do gierki. Dobra. O, są fale, muszę mieć troszkę więcej zdrowia. Na 9 się po prostu wydamy. A teraz nie będę za dużo wydawał. Dobra. Teraz przez te 2 fale spróbujemy sobie oszczędzić i po prostu być na tym, co mamy teraz. Te 24 obrazy nie jest aż takie złe. Nie ma co tak bardzo narzekać na te obrażenia. Jak w tym etapie, to jeszcze powiedziałbym, że jest całkiem dobrze. Temek itemkiem, raczej wątpię, żebyśmy zabili. Dobra, 32 zdrowia, fajnie, 7 kryta, jak najbardziej. Tutaj poszukałbym czegoś lepszego, plus 8 zbierania jest w porządku. Małpkę bym tylko wziął. Wymieńmy sobie raz, lecimy do 7 fali od razu. No, i uzbierajmy sobie tak co najmniej te 40 zdrowia. I będzie naprawdę zacnie na następną rundę. No dobra, zabiliśmy ziomka z jajka. Dobra, jajko zniszczone, kolejne.
Dobra. Dajemy radę. Kolejne jaja. Dobra, zniszczone. Idźmy. O, ziomek z itemem. Wracaj tu, ziomku z itemem. Nie no, jednak jajo trzeba zniszczyć. Wracaj, ziomku z itemem. No nie, no ten go wyleczył. Drugi ziomek z itemem. Ajajaj. Jedź ci, ziomkowie, z itemami. Ojojoj. Prawie umarłem. Ja pierdziele, ale to było na styk. 9 uniku. Ja bym wziął 9 uniku. I wziąłbym tą adrenalinę. W porządku. Weźmy też sobie, zachowajmy Robel Cyklop, zachowajmy sobie Ślimaka. I lecimy na 8 falę. Mamy 41 zdrowia. Myślę, że przeżyjemy. Myślę tak tylko. Dobra. Jak będzie, to się okaże. Dobra. A pierwszy skał się pojawia. Idealnie we mnie szarżował. Dobra. Ziomek z itemem kolejny. Debela. Jak tu się do niego dostać? Ajajaj. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Manewrujemy. No nie, dostałem pociskiem, bo na chwilę się na HP spojrzałem. Człowiek się już nawet na HP nie może dobrze spojrzeć. Więc zdrowia. Dobra. O nie, no. Za mało speeda. Dobra, nieważne. Ajajaj, idę wrzucić ten film, idę jeszcze poogarniać kilka rzeczy. Jutro postaram się pograć dłużej, tak żeby rzeczywiście coś wygrać w końcu. Póki co dziękuję wam serdecznie za dzisiaj, życzę wszystkim miłego spanka, jego dnia, zależy kiedy to oglądacie i elko, papa.